Hej kochani, zapraszam Was na wielkie wakacyjne holci. Będzie sporo rzeczy, bardzo, bardzo dużo bluzek. Będzie spódniczka, będzie sukienka, będą dodatki, także zaczynamy. Pokażę Wam moje najnowsze zakupy i ja zdaję sobie sprawę, że ostatnio bardzo dużo się pojawiło holi, ale jak przyszło ciepełko, zrobiła się lepsza pogoda, to od razu zachciało mi się chodzić na zakupy i kupować nowe rzeczy właśnie na lato. Także myślę, że jest całkiem normalne. Zacznę od tego, co mam na ustach, bo może będziecie pytać. Mam konturówkę. Nie wszyscy lubią konturówki, bo tak wiecie, wyrysowują usta i powiększają. Dzisiaj coś innego. Konturówkę Golden Rose wodoodporną z tej serii takiej w kolorze 51. I na to mam pomadkę moją nieśmiertelną z Pierre René z tej serii z kolei. Tutaj na dole mamy kolor i to kolor to jest 10 Papaya Dream. Wiele razy pytali się o tą pomadkę, taka bardzo naturalna, ale z odcieniem takiego trochę koralu, łososia, coś takiego. Także tak wygląda na ustach. Ale okej, koniec o makijażu. Przechodzę do zakupów. Dobra, przechodząc do dodatków. Zamówiłam sobie dwie pary okularów. Nie mogłam się zdecydować na kolor, więc zamówiłam sobie aż dwie pary. Te okulary mogliście widzieć u mnie na zdjęciu i na nagraniu z festiwalu z Orange'a. Pożyczyłam je od Asi. Wszyscy pytali, skąd masz? Czy wzięła się od Jessica? Nie, nie od Jessica. Jessica miała inne, ale ja pożyczyłam od Asi i stwierdziłam, że mi pasują. Zresztą pytałam Was, czy mi pasują. Większość powiedziała, że tak, część powiedziała, że wyglądasz obrzydliwie jak mucha. I tak samo powiedziała mi moja przyjaciółka, ale się nie posłuchałam i zamówiłam sobie, bo tak strasznie mi się spodobały. Dlatego tak mi się spodobały, bo są duże, zakrywają pół twarzy i przepięknie cieniują oczy. Zobaczcie, jak pięknie cieniują oczy. Ja się w ogóle czuję, jakbym była z lat 60. w tym momencie. Mogłabym tylko mieć chustę na głowie i jechać sobie takim kabrioletem przez piękne miasto. I tak pięknie się za tym chowają, oczy są tak pięknie ścieniowane. Strasznie mi się ten efekt podoba, widzicie, o co mi chodzi. A drugie są brązowe i właśnie brązowe początkowo u Asi mierzyłam i mi się też spodobały. Są takie mega wakacyjne i hippisowskie. A czarne mi się bardziej spodobały właśnie, jeżeli chodzi o kolor, więc zamówiłam dwie pary. Jedna para kosztowała $20. Zamawiałam je z Giant Vintage. Będziecie chcieli, to Wam dam link na dole. Także nie były jakoś bardzo tanie, jak na takie zwykłe okulary, ale są dobrze wykonane. Nie mogłam się po prostu powstrzymać, żeby ich nie zamówić, także mam dwie pary. Więcej na razie nie kupuję. Mam dwie pary awiatorków, te dwie pary takich plastikowych, w plastikowych oprawkach i dwie pary okrągłych. To są moje jedyne okrągłe okulary. Dalej, zakupy z H&M. Widzieliście już może gdzieś, a może i nie, gdzieś na moim blogu, spódniczka z H&M-u neonową. Ona w ogóle w kamerze nie wygląda na taki neon, jak jest w rzeczywistości. Z kolekcji Divided, też mam taki delikatny wzór na sobie wytłaczany. Coś podobnego do tej mojej czarnej, co Wam pokazywałam w mierzymy z H&M-u. I jest odblaskowa pomarańczowa. Idealna na lato, przepięknie wygląda do opalenizny. Miałam ją ze sobą na wakacjach, nosiłam cały czas, także polecam. Z tyłu ma taki zamek. Kolekcja Divided była też dostępna. Chyba biała albo taka ekli, coś w tym stylu. Kosztowała 49 albo 59 zł, nie pamiętam niestety. Kolejna rzecz to sukienka z Reserved. Uwielbiam Reserved. Jeżeli chodzi o sukienki, o takie rzeczy wyjściowe. Jakoś nie lubię tam takiej mody codziennej. Często też są te rzeczy dosyć biurowe, ale jeżeli chodzi o kiecki to, czy spódniczki, to nie mają sobie równych. Właśnie Reserved i Mojito to są moje ulubione marki. I mam taką sukienkę z nowej kolekcji. Wygląda tak. Tył się krzyżuje, plecy są dosyć odsłonięte i na dole się rozkoszowuje. Przepiękny krój, przepiękny kolor, świetnie pasuje blondynką moim zdaniem, wygląda się jak duża Barbie. Kosztowała 129 zł, mam ją w rozmiarze M, tak samo jak tamtą spódniczkę z H&M-u. Brałam ją w ciemno, nawet nie mierzyłam, przymierzyłam w domu, bardzo mi się podobała. No i za nim strzał z dziesiątkę, także jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Na przecenie w Reserved kupiłam sobie też naszyjnik za 19 zł. Taki bardzo, bardzo długi, srebrny, z takimi kamieniami na końcu. I Darkowi też się bardzo spodobał, bo przepiękne kamienie, a to raczej plastikowe jest. Takie, jakby to powiedzieć, takie kostki, naprawdę bardzo ładne. No i cena też spoko. Dalej mam ogromne zakupy z Jebani. Byłam wczoraj na targach Slow Fashion w Soho. Ogólnie teraz tych targów jest bardzo dużo. Było Mustache, był Hush. Bardzo dużo targów i właśnie na niektórych można spotkać takie marki jak Jebani. I pokażę Wam, co upolowałam z nowości. To są przepiękne nowe bluzeczki. Każda koszulka pakowana jest osobno. To jest koszulka we flamingi. Ja wybrałam sobie ten krój dziewczęcy. Kolory są przepiękne, zobaczcie. Ta jest taka delikatnie blado-różowa, ekry, coś takiego. I ma na sobie, jest tutaj właśnie wzór flamingów i takich roślin, takich, jak mówię, tutaj z tyłu. Coś takiego.
Mam ją w rozmiarze M i ma bardzo ładnie wykrojony dekolt i podwinięte rękawki. Bardzo podoba mi się ten nowy krój Yvonne i naprawdę dobrze mi leży. Uważam, że fajnie, że dziewczyny zaczęły robić ten krój, a nie ten taki pod szyję, w którym czuję się strasznie. Także taka jest pierwsza koszulka i z tego co widziałam, to dużo osób ją kupowało. Jest jeszcze dostępna na stronie. Druga koszulka jest, ma wzór w naklejki, jest bardziej różowa i ma wzór naklejki Yvonne. Jeżeli widzieliście kiedyś naklejki na stronie, to właśnie to są one i cała koszulka jest w naklejki. Te wszystkie, które możecie normalnie kupić. Najfajniejszy wzór to ten pies, kot, torba, kwiatki, no jest to wszystko, obcasy, korona. To już jest też znany symbol Yvonne, Instax, no różne rzeczy tutaj są. Kupa, ananas, różne rzeczy. Bardzo mi się ta koszulka podoba, ten sam krój, ten sam rozmiar. I co do ostatniej, nie byłam przekonana, bo nie wiem, czy to jest mój kolor. I pytałam się dziewczyn, czy ich zdaniem będzie mi pasowało, czy jest ok. I powiedziały, że... bo ja nie za bardzo lubię żółty i pomarańczowy kolor. Uważam, że nie jestem osobą stworzoną do tych kolorów. I zobaczcie, przyłożyłam sobie tego ananasa i stwierdziłam, że ten odcień żółtego, taki pastelowy żółty mi pasuje. To jest taki zgaszony żółty, nie jest słoneczny, nie jest żarówiasty, nie jest kanarkowy, taki bardzo mocny, ani odblaskowy. W połączeniu z tą zielenią myślę, że naprawdę mi pasuje, wygląda to świeżo. Tak idealnie na lato, takie klimaty, drink, lato gorące i tak dalej. Znowu ten sam rozmiar, ten sam krój. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ananas. Ale jestem po prostu zachwycona. Nie możecie jechać na takie targi, oczywiście możecie sobie zamówić online. Kolejną rzeczą, co zobaczyłam u nich na Instagramie, był bryloczek i wybrałam sobie bryloczek z psem. Strasznie mi się spodobał, chyba najfajniejszy ze wszystkich. W ogóle one są fajnie pakowane w takie torebeczki, które trzeba przerwać, otworzyć. I te bryloczki są wypukłe, także z tego jestem bardzo zadowolona też, że mogłam zobaczyć to na żywo. No i dostałam też od dziewczyn komplet naklejek wypukłych, które można sobie tam przykleić do telefonu czy coś. Także cieszę się, że wybrałam się na targi i że spotkałam się z dziewczynami. Dalej mam tutaj moje zamówienie z Zary online. I uprzedzam Was, że zamówiłam tutaj same podstawowe rzeczy. Tutaj nie ma nic nadzwyczajnego. Same zwykłe bluzki. Rzeczy, których mi po prostu brakowało. Żeby nie powiedzieć basici, a wiem, że tego słowa nie lubicie. Ja uwielbiam zamawiać do domu, bo powiem Wam, że wszystko przychodzi ładnie zapakowane. Wszystko tak samo można wymienić w sklepie. Nigdy nie mam problemu z tymi rzeczami. Pierwsza rzecz, nie wiem czy Szusz kupiła sobie ten swój sweterek w Zarze, ale ja sobie właśnie z Zary zamówiłam, właśnie papugując po Szusz. Taki krój, na pewno widzieliście u Szusz na vlogach, ona często ma właśnie ten sweterek na sobie. Kosztował 129 zł, więc nie był jakiś bardzo tani, ale strasznie mi się spodobał i widziałam go w sklepie i tak się do niego przymierzałam, ale w sklepie ta sztuka, która była ubrudzona od podkładu, więc stwierdziłam, że przyjdę do domu i sobie zamówię. I on jest troszeczkę dłuższy z tyłu, krótszy z przodu, z takiego materiału, który wydaje się być niezniszczalny, no ale zobaczymy, ponoszę i zobaczymy. Podoba mi się też, że ma rękaw 3/4, więc będę nosić i wydam Wam moją opinię, jak trochę ponoszę. Następna rzecz to już na pewno dobrze znacie, ja ją już pokazywałam Wam w Mierzymy Zara w moim poprzednim odcinku. To jest taka bluzka, która nazywa się bluzka z dekoltem w łódkę i też jest z tej kolekcji Basic. Dostaniecie ją za 39 zł, więc moim zdaniem świetna cena. Tak, 39 zł, mam ją w rozmiarze M. Czarna, mam już białą i świetnie mi się sprawdza. Ona szczególnie fajnie wygląda do spódnic rozkroszowanych, nadaje takiego... To jest trochę taki styl z lat 50., co mi strasznie odpowiada. Co najbardziej mi się podoba, to też ten rękaw dłuższy i to, że jest ładnie dopasowana i że ma przepiękny dekolt. Coś po prostu, co uwielbiam. Znowu te podstawowe na grubych ramionczkach i dzisiaj widziałam vloga Szusz i ona mówiła, że nie ma już tych szarych, jak o nich opowiadała, to zostały wykupione i faktycznie już ich nie ma. Stacjonarnie też ciężko je dostać. Jak byłam w Grecji, to były dostępne. Za granicą wiem, że u nas się wyprzedały, ale one wracają. Ja noszę je od lat, ja już te bluzki mam, żeby nie skłamać, z 4 lata. Mam je w wielu kolorach, to też wiecie. Mam białą, czarną, różową, niebieską, czerwoną, pomarańczową. I teraz właśnie jeszcze sobie domówiłam w kolorze ekri. Ja zawsze noszę rozmiar M i kosztują 39 zł, więc potaniały, bo wcześniej były za 49 zł. I w okolicach biustu mają taki podwójny materiał, taki jakby był pogrubiony, więc to też jest bardzo fajne. I zamówiłam też sobie granatową, taką samą. Także wszystkie te bluzki mam takie same, jestem z nich tak samo zadowolona, uwielbiam je, więc bardzo, bardzo polecam. Naprawdę niezniszczalne.
No i na koniec konwersja. Jak wiecie, ostatnio poszalałam z konwersami. Jeżeli oglądacie vlogi na Hejłowózy, to na pewno to wiecie. Kupiłam sobie 3 nowe pary konwersów. Nie mogłam się powstrzymać, bo na Zalando były przeceny. I jedna para wychodziła za około 200 zł, co jest naprawdę dobrą ceną, bo to jest taka cena, którą... No może nie w Stanach. W Stanach dostaniemy taniej te konwersy, ale... Gdzieś na przecenach za granicą te buty można za tyle dostać, a niestety u nas chodzą już nawet po 300 zł w sklepach, więc masakra. Więc jak na Zalando znalazłam konwersy w takiej cenie, to od razu zamówiłam. Darek otworzył tę paczkę, jak przyszła i mówi, dlaczego ty zamówiłaś tyle konwersów? Ja mówię, bo były w dobrej cenie. Zamówiłam sobie krótkie białe, zamówiłam sobie krótkie turkusowe, niestety już brudne, bo noszę non stop, przepięknie wyglądają, przepięknie, uwielbiam te buty po prostu, na nogach prezentują się super. I zamówiłam sobie dłuższe czerwone, wyglądają tak no za wadiacko, fajnie, będą super na jesień, ale ja lubię cały rok nosić te wysokie, także 3 nowe pary konwersów, nie mogłam się powstrzymać. I tak jak mówię, polujcie sobie online, bo znajdziecie takie buty o wiele taniej niż w sklepach. Także to taki akcent na koniec butowy, nie mogłam po prostu się powstrzymać. Na razie muszę sobie odpuścić zakupy butowe. Kochani, to już tyle, mam nadzieję, że ten haul Wam się podobał. Jeżeli lubicie moje haule, jeżeli lubicie moje filmy Mierzymy, to dajcie mi koniecznie kciuka w górę, to będę nagrywać je częściej. Jak tylko będę robić zakupy, to przy każdej okazji Wam coś pokażę. No i to tyle, dajcie mi znać, co Wy kupiliście w ostatnich wyprzedażach i okazjach. Wiem, że w H&M-ie i w Zarze zaczęły się już wyprzedaże, w Bershkach, w Stradivariusach i tak dalej. Napiszcie mi, co fajnego można upolować. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa! Had a moment when a lover was a friend just like you, and it's simply right, it's simply right.